Cześć, czołem. Witam na kanale Pełek Recykling 19 lutego, poniedziałek. Witam wszystkich widzów, witam wszystkich subskrybentów. Moi drodzy, przegląd sobotnich fantów. Tutaj już taki grubszy złom odłożony. Do tego było to jeszcze, tam taki dynks. Na pewno to pójdzie do grubego złomu. O, a tutaj kawałek aluminium się przypałętał. A jak to się stało? Dobra. Aluminium miało być tu. Tak? Nie, tam są kabelki. Dobra, to zaraz sobie to poprawię. Stąd jeszcze kabelek wyciągnę. Nie cały metr, ale zawsze. Jakiś MacGyver coś tutaj budował, ale przedłużacz sobie. Ja nie będę sprawdzał, czy to działa. Do tego będzie ta skrętka telefoniczna. Ciekawe, czy to jest drut, czy to jest... Wygląda na drut. Przerobię. Kawałek aluminium. Jakaś ramka taka, o taka. No oczywiście wziąłem, bo to chwila beret będzie ogarnięte. A to jest plastikowe, także poleci do worka z plastikami. No oczywiście klasyka gatunku też jest, jak najbardziej. Na razie to sobie tutaj postawię, później to wyniosę. Krzesełko. A na razie sobie tak to tutaj umieszczę. To tutaj to już było, także na to nie patrzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, tak będzie lepiej widać. 1, tam będzie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 worków z różnego rodzaju złomem i puszkami. Troszeczkę sobie tu przeorganizowałem sobotę przed wyjazdem znów warsztat. Zrobiło się więcej miejsca. Tutaj już nie ma miejsca na towar do przerobu. Tutaj są surowce gotowe do sprzedaży. Także kolejne miejsce pod samym blatem roboczym zapełnione praktycznie. No ale co zrobić? Nie przeskoczę tego. Jeszcze trochę i zacznę aluminium wywozić. Puszki. Będę czekał na cenę. Stamtąd wyciągnąłem nierdzewkę, wcisnąłem ją na razie o tam. Puszeczki tutaj się będą zbierały. No i dobra, nie ma co dalej gadać, trzeba zobaczyć, co się kryje w workach. O, sam nie pamiętam, co tam jest. A w międzyczasie właśnie kabelki sobie odrzucę, żeby już było na kolejny tydzień. Także dzisiaj chyba jeszcze zrobię podsumowanie zeszłego tygodnia. Tak, wkleję tutaj, a to co już tutaj stąd będzie, plus na przyszłość, to już będzie następne, że tak powiem, kolejny etap. O, tutaj też ładne aluminium, czyściutkie się trafiło kawałek. Gdzieś tam. O, jeszcze jakieś miejsce jest. Czekam tylko, kiedy się dach zarwie. To wszystko jeszcze do cięcia. Na krótsze, no ale to nic. Dobra, biorę się za worki. Kilka małych woreczków już jest wysypane tam. A tutaj lampki. Zobaczę, jak te kabelki pójdą. Jak pójdą fajnie, to będę skrobał.
A jak nie, no to zostawię je na późniejszy termin. Ale tak, o, jak widać na załączonym obrazku też troszkę mosiądzu się trafiło. Ciekawe, to będzie stalowe? Tak, to jest stalowe. Ale tutaj już jest mosiężne, dokładnie. No. Nie jest źle. A, jeszcze śrubka mi wypadła. O. Poleciało tam dezodorant na górę, bo będzie demontowany. Mam nadzieję, że bez fajerwerków, tak jak ostatnio tam było. No i kopię dalej. Chociaż powinny być gdzieś tu na wierzchu jeszcze. Aha, dobra. Dwanaście. Trochę mocne, ale to nic. Zostawię go sobie. Paski LED. Nie paski LED. Paski z tych telewizorów. Też wziąłem. A co tam? O. A tutaj będą kabelki, które na pewno będę teraz skrobał. Bo te idą dosyć fajnie. To są takie grubsze. Także będzie troszeczkę miedziuszki. A dalej mamy, co mamy? Aha. Kawałek patelni. A reszta puszki. Patelnia dno ciągnie, więc trzeba będzie dno odtegesować. A czy pójdzie? Nie wiem, zobaczę. No i powiem wam, że dosyć ciekawie to się tutaj ogarnęło. Góra kabli. No. Takie coś. Jakieś zasilacze jeszcze. Aha, tutaj jeszcze o troszkę mosiądzu żółtego i pobielanego. Góra kabli. Tutaj jeszcze też będą kabelki, ale zobaczcie. To jest z wysypanego wora. Gotowa miedziuszka. Tutaj to muszę tylko oczyścić. Następny kawałek. Jeszcze jeden kawałek. Tu kolejny. I kolejny. Jeszcze tak troszkę tu przegarnę. Przegarnę. O. Następny kawałek miedziuszki. I to by było, aha, o, dysk twardy z laptopa. Także dosyć fajnie. A jeszcze tak, z tej lampy i z tamtej lampy jest kabel do wyciągnięcia. No i oczywiście też ten zestaw garów. Patelnia z garami. Tu następna patelnia, tam są patelnie, gary. Także ogólnie myślę, że znów było warto jechać. A, właśnie. Jakąś taką szczotkę trafiłem. Ktoś powie, no szczotka, ktoś se kudły drapał, a ten to wziął. Ale właśnie, ona była na prąd. Zobaczymy, co jest w środku. Tylko nie wiem, jaki tutaj krzyżak. Dobra, to pójdzie fajnie. Dobra, ogarynam do końca ten bałagan. I weźmiemy się za szczotkę. Zobaczymy, co ona ma w środku. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Albo ja jestem zacofany, albo
Chociaż to raczej do najnowszych sprzętów nie należy. No i takie dosyć ciężkie. Zobaczymy, co jest w środku. Dobra, lecę z tematem dalej. No i tak, tutaj to wyglądało jak jakaś zwykła tam taka śmieszna lampka. A ja tu luken kuken. A tu żółte. Kolejny kawałek masiąca pobielanego. Świetnie. I on nagrywa się, dobra. No to bierzemy na tapetę tą śmieszną szczotkę do włosów. Zobaczmy, co się w niej kryje. Sam jestem ciekaw, dlaczego ona jest na prąd. Jest chyba podgrzewana. Myślałem, że to będzie jakiś masażer, a to tylko podgrzewacz. Pewnie dla łysych, jak się będą czesać. Tym bardziej, że jeszcze zima, nie? No, to był podgrzewacz. Myślałem, że coś ciekawego wam pokażę, a tu o, taka lipa. Tylko tyle, że szczotka dla łysych z ogrzewaniem na zimę. No trudno. Tylko właśnie. Właśnie. I to nie z byle czego, bo to jest amelinium. Szanowni widzowie. To jest normalnie amelinium. To odlew będzie. Jakże petarda. Dobra, ja już się z tym pobawię za chwilę do końca. Podgrzewana szczotka ameliniowa dla łysych. Na zimę. Ale bajer. Dobra, tego nie wiedziałem jeszcze. Że takie rzeczy produkują, no ale widocznie mam za dużo piór na głowie, więc nie było mi to potrzebne. Ale teraz już wiecie, że takie rzeczy też są. Lecę dalej z tematem. A właściwie za chwilę polecę do domu strugać kabelki. No, a to jest ta miedziuszka gotowa, którą przywiozłem. 147 gramów. A tu jeszcze w kieszeni mam to, co było jeszcze w zeszłym tygodniu w warsztacie zrobione. Czyli 179. Zaraz to wszystko kompletuję. A zresztą nie, no muszę spauzować, bo tak nie dam rady. I robimy podsumowanie zeszłego tygodnia. No i miedziuszka w komplecie. Tu już też dorzuciłem to, co zrobiłem, plus to, co przywiozłem. Będzie widać lepiej. O tak, będzie widać lepiej. 2900 gramów. Dopisujemy. I bawimy się dalej. Kabelki już się będą grzały, żeby się łatwiej skubało. Tutaj jedne, tutaj drugie i tutaj jeszcze takie trzecie. No, będzie sympatycznie. Także lecę z tematem dalej. Kabelki już pójdą na następny tydzień.
Także nie było źle, mimo braku przyczepki. Dla wszystkich dużo złomu, wysokich cen. Pozdrawiam.